Miejskiej Rady Miejskiej w Pęcach. Witam na dzisiejszej sesji obecnych mieszkańców naszej gminy, dyrektorów szkół powiatowych i gminnych, opiekunów radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej, radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej, kierownictwo Urzędu Gminy z panem burmistrzem na czele, panią dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Monikę Kaczmarczyk. Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy z 16 radnych, co stanowi o prawomocności dzisiejszych obrad. Czyli mamy 17 radnych. Zaczynamy od ślubowania nowych radnych. Zgodnie z paragrafem 11 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, członek Rady winien złożyć ślubowanie według ustalonej w powołanym przepisie roty. Ślubowanie odbywać będzie się w ten sposób, że po odczytaniu przeze mnie roty i po podaniu nazwiska proszę radne o wypowiedzenie słowa ślubuję. Proszę wszystkich o powstanie. Ślubuję uroczyście obowiązki radnej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy. Martyna Gniełka. Ślubuję. Natalia Stawowczyk. Ślubuję. Magdalena Niedziela. Ślubuję. Wiktoria Kongda. Ślubuję. Marta Byrska. Ślubuję. Barbara Dudek. Ślubuję. Wiktoria Chabrowska. Ślubuję. Dziękuję bardzo, proszę usiąść. Stwierdzam, że radne złożyły ślubowanie, obejmując tą chwilą swój mandat i są w pełni uprawnione do wykonywania zadań radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach. Teraz proszę pana burmistrza. Ja zgłaszam sprzeciw. Dlaczego? No, przepraszam bardzo, ale ja tu patrzę i gdzie są chłopy? Skończyły się. Spodziewałem się, że to kiedyś usłyszę. Zapraszam Natalia Stawowczyk. Serdecznie gratuluję, bardzo miło. Życzę powodzenia i zadowolenia z tej pracy. Zapraszam Martę Byrską. Serdecznie gratuluję. Bardzo mi miło. Życzę powodzenia i zadowolenia. Barbara Dudek. No Barbara, tak sobie się bardzo cieszę i gratuluję. Powodzenia. Wiktoria Chabrowska. Bardzo serdecznie gratuluję. Bardzo miło. Życzę sobie i zadowolenia. Przewodniczący. Martyna Gniłka. Bardzo serdecznie gratuluję. Bardzo miło. Życzę powodzenia. Magdalena Niedziela. Serdecznie gratuluję. Życzę powodzenia. Wiktoria Kongda. Serdecznie gratuluję. Życzę zadowolenia. Powodzenia. Przystępujemy do ustalenia porządku obrad. Radni otrzymali zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał. Czy są wnioski o zmianę porządku obrad? Jeżeli nie ma uwag, to stwierdzam, że Rada będzie obradować według porządku dostarczonego radnym i proszę wiceprzewodniczącego o odczytanie porządku. Dziękuję.
porządek obrad 6. sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach, drugiej kadencji, zwołanej na dzień 29 listopada. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, ślubowanie radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach Martyny Kniłki, Natalii Stawłowczyk, Magdaleny Niedzieli, Wiktorii Kongdan, Marty Byrskiej, Barbary Dudek, Wiktorii Chabrowskiej. Ustalenie porządku obrad. Podjęcie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach Karoliny Matejko, wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach Weroniki Surmy, wygaśnięcia członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach Julii Mazur, wygaśnięcie członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach Agnieszki Badoń, wygaśnięcie mandatu członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach Huberta Kabończyka. Przyjęcie protokołu z 5. sesji, informacja przewodniczącego rady o działaniach w okresie międzysesyjnym, interpelacje i zapytania radnych, Dzień Ludzi Bezdomnych w gminie Kęty, Mikołajki 2017, współpraca z Miejską Radą Seniorów, sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski i informacje, zamknięcie sesji. Czy ktoś ma jakieś pytania? W związku z tym przechodzimy do podjęcia uchwał. Pierwsza uchwała to wygaśnięcie mandatu członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach Karoliny Matejko. Projekt uchwały radni otrzymali z materiałami na dzisiejszą sesję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy są jakieś uwagi, pytania? Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że za uchwałą oddano 17 głosów za, nie było głosów wstrzymujących się ani głosów przeciwnych. Głosowanie odbyło się w obecności 17 radnych. Przechodzimy do wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach Weroniki Surmy. Projekt uchwały radni również otrzymali z materiałami na dzisiejszą sesję. Czy są jakieś uwagi? W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że za uchwałą oddano 17 głosów za, nie było głosów przeciw i nie było głosów wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta przy 17. Wygaśnięcie mandatu członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach Julii Mazur. Czy są jakieś wnioski do uchwały? W takim razie, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że za uchwałą oddano 17 głosów za. Nie było głosów wstrzymujących, ani głosów przeciw. Wygaśnięcie mandatu członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach Agnieszki Wady. Czy są jakieś uwagi? Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że za uchwałą zostaną wydano 17 głosów za, głosów przeciwnych nie było, wstrzymujących się również nie było. Wygaśnięcie mandatu członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach Huberta Kabończyka. Czy są jakieś uwagi? Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymujące się, tak? Trzy?
Stwierdzam, że za uchwałą oddano 14 głosów za, przeciw głosów nie było, wstrzymujących się były głosy 3. Uchwała została przyjęta. I w takim razie teraz proszę wiceprzewodniczących o odczytanie tych uchwał. Może przewodniczący Wałborczyk zacznie. Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach. Co następuje? Wygasza się mandat członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach Julii Mazur. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Teraz uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu Weroniki Surmy. Co następuje? Wygasza się mandat członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach Wiktorii Surmy. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach Julii Mazur. Co następuje? Tak, już. Tak, to teraz uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Karoliny Matejko. Co następuje? Wygasza się mandat członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach Karoliny Matejko. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wygasza się mandat członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach Agnieszki Wadań. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wygasza się mandat członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach Huberta Kawończyka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do przyjęcia protokołu z piątej sesji. Protokół piątej sesji był wyłożony przed dzisiejszą sesją. Czy są uwagi do protokołu? W takim razie kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z piątej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 września 2017 roku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że za przyjęciem protokołu oddano 17 głosów za. Protokół został przyjęty. Następnym punktem jest informacja przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym. W dniu 30 września radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach zaangażowali się jako wolontariusze w drugim ognisku integracyjnym Postaw na Rodzinę, organizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. 1 października członkowie naszej Rady wzięli udział w konkursie na najlepszy latawiec zorganizowanym z okazji Dnia Latawca przez Dom Kultury w Kętach. Nie robiliśmy na latawca, tylko byliśmy jako wolontariusze. 6 października przedstawiciele Młodzieżowej Rady uczestniczyli w obchodach jubileuszu 110-lecia Powiatowego Zespołu nr 9 Szkół imienia Marii Dąbrowskiej w Kętach, gdzie z tej okazji prezydium wręczyło dyrekcji symboliczne podarunki. 15 października nasza Rada wraz z Fundacją DKMS zorganizowała w naszym mieście Dzień Dawcy Szpiku, podczas którego można było zarejestrować się jako dawca komórek macierzystych. Inicjatywa ta odbyła się w siedzibie Domu Kultury w Kętach. 19 października delegacja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach wzięła udział w obchodach Święta Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętach z okazji uczczenia 90. rocznicy nadania szkole imienia świętego Jana Kantego, a jednocześnie 250-lecia kanonizacji patrona szkoły. 21 października przedstawiciele Rady wzięli udział w inauguracji Uniwersytetu I wieku na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. 22 października radni Młodzieżowej Rady uczestniczyli jako wolontariusze w jarmarku świętojańskim organizowanym na rynku w Kętach. W dniach 23-24 października odbyło się szkolenie dla uczniów z terenu gminy Kęty oraz radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach w ramach projektu Natura 2000. W dniu 10 listopada odbyło się spotkanie z dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach w sprawie wspólnej organizacji Dnia Ludzi Bezdomnych w Gminie Kęty,
a 16 października miało miejsce uprzątnięcie terenu wokół budynku na ulicy Spacerowej w ramach corocznej pomocy osobom korzystającym z tego terenu. Relacje oraz zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć na stronie www.kenty.pl w zakładce info. Następnym punktem są interpelacje i pytania radnych. Proszę radnych o składanie interpelacji i pytań w sprawach społecznie ważnych. Czy jest możliwość wybudowania zadaśnia na przystanku Jana Sobie, na przystanku przy ulicy Jana Sobieskiego przed mostem od strony Podlesia, ponieważ znajduje się tam tylko lotka. Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? W takim razie może ja mam pytanie. Panie Burmistrzu, chciałabym zapytać tylko o drogę, która jest teraz remontowana w stronę Oświęcimia. Czy będzie tam chodnik? Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, jak wyglądają prace z kamienicą na rynek 13, tak? Tak. Mhm. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych zostaną udzielone w punkcie 11. Następny punkt to Dzień Ludzi Bezdomnych w Gminie Kęty. Proszę o zabranie głosu dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach, panią Monikę Kaczmarczyk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Obchody Dni Ludzi Bezdomnych w Gminie Kęty może nie do końca, ale to na pewno coś, co Młodzieżowa Rada wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zrobiła na rzecz bezdomnych w tym roku. Samo święto przypada na wiosnę, natomiast z uwagi na to, że na terenie gminy działa jedynie ogrzewalnia, a nie schronisko ani nocnego ognia, jest to możliwe tylko i wyłącznie w takich miesiącach. Pozwolę sobie dla Państwa przygotować prezentację, bardzo krótką, natomiast o to, żeby Państwo byli zorientowani, kto na terenie Kęt jest bezdomny, z czego mogą korzystać i jakie formy wsparcia im korzystamy. Dzisiejszy cytat może taki trochę na przekór. Proszę pamiętać, że człowiek to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno. Wyjąwszy krzywdy bliźniego, wolno każdemu czynić, co chce. I bezdomnym również. Każdy wybiera w życiu, co chce, jeżeli nie krzywdzi innych, jeżeli nie zakłóca czyjegoś porządku, to może to robić i tak naprawdę trzeba ich uszanować. Dwie podstawowe definicje, które gdzieś, myślę, muszą tu być powiedziane. Co to jest bezdomność i kto to jest osoba bezdomna? Bezdomność, czyli sytuacja osób, które z różnych przyczyn, czasowo albo trwale, nie są w stanie zapewnić sobie schronienia spełniającego minimalne warunki pozwalające uznać je za pomieszczenie mieszkalne. I osoba bezdomna, to według ustawy o pomocy społecznej, jest to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu oczywiście przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym, zasobie gminnym i niezameldowana na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności. A także osoby niezamieszkujące w lokalu mieszkalnym, a zameldowane na pobyt stały, w którym nie ma możliwości zamieszkania z różnego powodu. Klasyfikacja osób bezdomnych. Są bezdomni z przymusu, z wyboru i bezdomni tymczasowi. Oczywiście z przymusu to takie, które nie posiadają własnego mieszkania i jest to często powodowane długotrwałymi konfliktami z rodziną, co nie uniemożliwia im rozwiązanie tych problemów i powrót do domu. Bezdomni z wyboru to osoby, które odrzuciły normy obowiązujące w społeczeństwie i funkcjonujące według własnego wybranego stylu życia,
i bezdomni tymczasowi, które to osoby, które opuściły miejsce zamieszkania z uwagi na chwilowe zakłócenia w ich codziennym życiu. Zgłosiły się do schroniska bądź jakiegoś ośrodka dla bezdomnych i mają szansę na rozwiązanie swojej sytuacji. Jakie są przyczyny bezdomności? Tutaj nie wszystkie, natomiast ten slajd też pokazuje, nie ma jednej przyczyny bezdomności. Te wszystkie przyczyny razem się mieszają i tak naprawdę są zależne od mieszają się, nie ma jednej przyczyny. Przemoc w rodzinie, bezrobocie, brak akceptacji i tolerancji społecznej, opuszczanie zakładu karnego, eksmisja, odrzucenie wartości obowiązujących w społeczeństwie, prostytucja. Tutaj jeszcze widzę, że gdzieś mi umknęło, ale również uzależnienia różnego typu. Jakie są formy wsparcia dla osób bezdomnych? Przede wszystkim schronienie, pomoc finansowa w ośrodku pomocy społecznej i są to tak, albo zasiłki celowe, albo rzeczowe, zasiłki stałe, specjalne. Oczywiście też w różnej formie i w różnej wysokości i uzależnione od tego, jaka jest sytuacja dochodowa osoby bezdomnej. Pomoc rzeczowa, oczywiście w formie ubrania, jedzenia, środków czystości, które mają zapewnione. Posiłek, w gminie Kęty jest to realizowane, osoby mogą korzystać z gorącego posiłku w Waszym Mlecznym Kentucky. Potwierdzamy prawa korzystania ze świadczeń zdrowotnych, ponieważ jeżeli osoby nie pracują, nie są zarejestrowane na bezrobociu, no a też chorują i jest taka możliwość potwierdzania im prawa do korzystania z tych świadczeń. Praca socjalna na rzecz prowadzona przez pracowników socjalnych i projekty socjalne. Jednym z projektów socjalnych był już tutaj wcześniej wspomniany Państwa projekt z nami, mający na celu razem uprzątnięcia terenów wokół ogrzewania. Praca socjalna, o której już właśnie tutaj wcześniej mówiłam, to pomoc w podjęciu leczenia i terapii, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w udzielaniu pomocy medycznej, pomoc w podjęciu pracy zarobkowej oraz pomoc w odbudowaniu relacji z rodziną, która myślę jest najtrudniejsza. W tym roku i zawsze w lutym jest takie ogólnopolskie badanie bezdomności. Ono się odbywa, w tym roku odbyło się z 8 na 9 lutego tego roku. I na terenie naszej gminy zlokalizowano w ten dzień, przeliczono 30 bezdomnych, 27 mężczyzn, 3 kobiety, 18 przebywało na ogrzewalni, 11 w innych placówkach, jedna była w innych miejscach, tak zwanych niezamieszkanych, czyli w klatce schodowej, no akurat to była taka sytuacja. Gmina, w gminie Kęty mamy ogrzewalnię, o której tutaj rozmawialiśmy i ona jest otwarta dwa razy, ma tak jakby dwa sezony. Jest sezon zima-wiosna i jest drugi na odwrót, druga na jesień zaczynamy i kończymy w zimie. Czyli w tej części, tak jak można powiedzieć, że w tym roku, no chociaż zaczęło się to już w zeszłym, od października do marca, na naszej kęckiej ogrzewalni przewinęło się 25 osób. 17 regularnie,
8 sporadycznie. Dla tych osób wydano decyzję na, dla 10 osób na posiłki, 6 otrzymało zasiłki okresowe, 6 otrzymało zasiłki celowe. Jakie to, źródło utrzymania tych osób, to dwie osoby posiadają świadczenia ZUS-owskie, dwie osoby miały pracę na umowę zlecenie, jedna była właścicielem działalności gospodarczej, 13 osób utrzymywało się z pracy dorywczej bądź zbieractwa i 3 osoby utrzymywały się z pomocy innych osób. Jakie działania były prowadzone? Oczywiście ta praca socjalna, którą wymieniłam wcześniej, z jedną osobą podpisano indywidualny program wychodzenia z bezdomności. Niemniej jednak nie udało się tego ukończyć, ponieważ bezdomny nie dopełnił wszystkich warunków, w związku z tym nie udało się go, że tak powiem, wyrwać. Natomiast był na dobrej drodze i też było kilka projektów socjalnych. Również odbyło się sprzątanie terenów wokół ogrzewalni, a także ogródków jordanowskich, które na wiosnę były również sprzątane przy pomocy bezdomnych. W tych projektach zaangażowało się 11 osób bezdomnych. To właśnie te rzeczy, które te projekty socjalne. Chciałam wrócić również do schronienia i o przekazaniu Państwa informacji, gdzie znajdują się nasi bezdomni, bo nie wszyscy znajdują się na ogrzewalni. Chętcy, to znaczy tacy, którzy mają ostatni meldunek na terenie naszej gminy. Na ten moment w ogrzewalni przebywa regularnie 8 osób. W wiejskim domu dla bezdomnych mężczyzn w Bulowicach są 3 osoby. W Stowarzyszeniu Integracyjnym Wspólnoty Barka z siedzibą w Chudobczycach 1 osoba. W schronisku dla bezdomnych Dom na granicy w Winiarczykówce 1 osoba. W Domu Samotnej Matki Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Wadowicach 1 osoba z dwójkiem dzieci, czy kobieta z dwójkiem dzieci. W Domu Matki i Dziecka Caritas Arkidiecezji Krakowskiej w Krakowie również matka z dzieckiem. Oprócz tego 8 osób przebywa poza terenem gminy Kęty, ale my nie płacimy za te ośrodki, gdzie oni przebywają, natomiast wspieramy ich w formie na przykład prawa do świadczeń zdrowotnych, wypłacamy im zasiłki stałe, okresowe, celowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu żywności, obuwia, odzieży sezonowej, leków, środków czystości. Kęcka ogrzewalnia, nie wszyscy mieli okazję, ale powiedzmy, że mniej więcej wygląda tak. Są to 2 pomieszczenia, gdzie osoby tak naprawdę nie mają żadnych miejsc leżących, tylko siedzące krzesła. Zakupiliśmy im karimaty, każdy z nich ma swoją, więc w tym okresie nocnym mogą z niej skorzystać i po prostu przespać się na karimacie. Mają do dyspozycji prysznic, umywalki, toaletę. Mają do dyspozycji, zapewniamy im gorący napój, czyli herbatę, cukier to jest ten ciepły napój, który nas obliguje po to, żeby mieli tam zapewnione. Środki czystości, ponieważ oni sami dbają o sprzątanie tych pomieszczeń. A jak również takie środki czystości do higieny własnej, szampony, mydła, leki,
też lekarstwa i szampony specjalistyczne, jeżeli jest taka potrzeba, to również są do dyspozycji jakieś jednorazowe nawet liczniki, także mają do dyspozycji. Od całkiem niedawna mają również do dyspozycji pralkę, gdzie mogą sobie wyprać swoje rzeczy. Jest tam też miejsce do wysuszenia, więc mają możliwość skorzystania z umycia się, przespania i zapewnienia tych podstawowych warunków. To ten sezon teraz, który się rozpoczął, bo 30 otwarliśmy na nowo ogrzewanie. Tak jak mówiłam, 8 osób póki co korzysta z niej regularnie, 5 sporadycznie. To są osoby, które przychodzą albo na 1-2 dni, albo są i takie, które przychodzą się na przykład tylko umyć w ciągu dnia. Z tych osób, które korzystają na ogrzewanie, 4 również korzystają z posiłków. Mamy 3 zasiłki okresowe, 2 finansowe i 1 do realizacji w sklepie, ponieważ nie zawsze możemy udzielić takiej osobie pomoc finansową, w związku z tym, żeby nie przepuścić tych pieniędzy na coś innego, ma tylko do realizacji w sklepie na kupienie żywności. Są również, były udzielone również 2 zasiłki celowe, ale to z przeznaczeniem na przykład na konkretne, na lekarstwa, na odzież, na buty na przykład. Z tych osób, które przybywają na ogrzewanie, 2 osoby posiadają świadczenia ZUS, 1 ma pracę stałą, 2 osoby pracę dorywczą i 3 osoby utrzymują się z pomocy finansowej GOPS-u. Oczywiście na ogrzewaniu prowadzona jest praca socjalna. W tym sezonie udało nam się zwiększyć godziny otwarcia ogrzewalni, a jednocześnie możliwości korzystania tych osób. Jest ona czynna od 15 po południu do 11 rano następnego dnia. Od 7 do 11 jest tam pracownik socjalny, który może prowadzić tą pracę socjalną na miejscu w ośrodku. W pozostałych godzinach pilnuje tej ogrzewalni i czuwa nad nią pracownik ochrony. Tutaj takie, to też myślę, takie osiągnięcia tegoroczne, że udało się z tych osób naszych bezdomnych, że jedna osoba podjęła leczenie na oddziale psychiatrycznym i podjęła już to leczenie. Jedna osoba zgłosiła się na detoks i podjęła stacjonarną terapię. Jedna osoba podjęła leczenie specjalistyczne, neurologiczne. Co z tego będzie? Oczywiście nie wiadomo. Czasem trzeba 15 razy przejść takie leczenie, żeby 16 razem zadziałało. Oczywiście prowadzone są projekty socjalne. Jeden miał na celu zaangażowanie ich w przygotowanie tej ogrzewalni. I tutaj również brygada remontowa Urzędu Gminy tutaj była bardzo zaangażowana, ale także nasi bezdomni, którzy pomagali przy przygotowaniu tego miejsca na sezon zimowy. I drugi projekt socjalny to już państwa, gdzie państwo tutaj razem z tymi naszymi bezdomnymi, notabene na tamten dzień regularnie chyba korzystało 5, a przyszło ich 11. Więc myślę, że to był bardzo duży sukces, a myślę, że dla państwa to też z jednej strony nowe doświadczenie. No i szczerze powiedziawszy, chylę czoła, bo nie każdy jest w stanie podjąć takie działania razem akurat z bezdomnymi.
Fajnie jest pomagać dzieciom z domu dziecka, osobom z domu pomocy społecznej, ze szkół. Natomiast to zderzenie, gdzie naprawdę tutaj członkowie razem pracowali, razem siedli przy stole, później mieli zapewniony posiłek, było na pewno nie lada wyzwaniem dla Was, mając tyle lat i nie mając jakiegoś takiego doświadczenia. Także bardzo dziękuję za współpracę. Mam nadzieję, że to nie ostatnie. Ja tyle. Jeśli są oczywiście jakieś pytania, to będę odpowiadać. Czy ktoś chciałby zadać jakieś pytania? Ja mam takie pytanie, które mi się nasunęło podczas Pani prezentacji. Co gdyby taka osoba bezdomna, prawda, chciałaby, można powiedzieć, powrócić na tą prawidłową drogę, znaleźć mieszkanie? Czy w jakiś sposób Państwo uczestniczą w tym procesie pomóc im odnalezienia tej właściwej drogi, żeby normalnie funkcjonowali? Tak, to jest właśnie ta tak zwana praca socjalna, o której mówiłam. Że jeśli oni wyrażają chęć, to my na każdym etapie jesteśmy im w stanie pomóc. Jesteśmy, nawet jeżeli nie mają mieszkania, to dysponujemy środkami, żeby zapewnić im to schronienie w różnych domach na terenie nawet całego kraju. Natomiast tak naprawdę problem jest szeroko rozumianej wolności. Każdy może robić co chce. Jeżeli to są naprawdę bardzo trudne warunki, w których oni przebywają i nawet jak, nie wiem, stoją gdzieś przy sklepach, na ulicy i tak dalej, to też musicie Państwo sobie pomyśleć, jak oni muszą być zdrowi i jaki oni muszą mieć ten poziom, że im to wystarcza. Że jemu wystarczy takiemu człowiekowi przyjść do takiej ogrzewalni i przespać się na krześle bądź kalimacie. Więc to jest też bardzo trudne, żeby im przewartościować w głowie, że można inaczej. Oni może by chcieli, ale jeszcze przy tym wszystkim są te wszystkie inne przyczyny tej bezdomności, czyli te uzależnienia, nie wiem, przemoc, wyjście z zakładu karnego, inne wartości, które nie pozwalają im na to, żeby tak po prostu ktoś przyjdzie i powie im tak, chodź, damy ci schronienie, będziesz miał super. Oni muszą do tego dojrzeć, także dlatego to jest takie bardzo trudne, że oni próbują kilka razy, kilkanaście razy, kilkadziesiąt razy i tak mało osób udaje się wyrwać z tej bezdomności. Bo tak naprawdę większość z nich to są bezdomni z wyboru, a nie dlatego, że jest takie zjawisko, tak mi się chce. Tak się życie potoczyło, bo myślę, że tutaj co po niektórzy wiedzą, że to są chęczanie, których bardzo dobrze znamy, byli, pracowali, mieli swoje domy, mieli fajne rodziny, a splot wydarzeń spowodował tą sytuację, że w tym momencie są w takim miejscu, a nie innym. Natomiast jeżeli chcą, to zawsze od nas mogą otrzymać tą pomoc. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? W takim razie ja mam jedno. W jaki sposób nasza Rada może się zaangażować w pomoc ludziom bezdomnym? No i czy oczywiście możemy liczyć na współpracę z innym ośrodkiem pomocy społecznej? I mam nadzieję, że tylko nie tylko w sprawach bezdomnych. Oczywiście. Zawsze. To znaczy, ja bym też nie chciała sprowadzać tych wszystkich projektów socjalnych i tak dalej do sprzątania, bo to nie o to chodzi. Rozmawialiśmy wcześniej też o jakiejś tam pomocy, jeśli chodzi o odzież. Natomiast są to
Ja myślę, że najlepiej będzie, jeśli będziemy tak jakby stale w kontakcie i jeśli się nam narodzą jakieś pomysły czy potrzeby, które będą, to będziemy w kontakcie i będziemy Państwa prosić o pomoc. Natomiast ja bym też nie chciała tutaj wszystkich narażać, bo to na tego typu kontakt, bo ja wiem, że Wy jesteście młodzi, aktywni i ten, natomiast to jest przeżycie dla dorosłego, a co dopiero dla Was. No, myślę, że możemy być w stałym kontakcie i w jakąś tam akcję również na rzecz bezdomnych, żeby się Państwo też zaangażowali, ale ja oczywiście liczę na również inne działy, bo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie tylko zajmuje się bezdomnym. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? No to w takim razie dziękujemy Pani bardzo. Następnym punktem są Mikołajki 2017, czyli współpraca z Miejską Radą Seniorów. W tym roku Młodzieżowa Rada Miejska w Kętach wraz z Radą Seniorów organizuje spotkanie ze Świętym Mikołajem na płycie kęckiego rynku dla dzieci z naszej gminy w godzinach od 13 do 15, a przed godziną 13 Święty Mikołaj odwiedzi pracowników urzędu i sprawdzi, czy byli grzeczni. Czy ktoś ma jakieś pytanie odnośnie tego projektu? W takim razie zamykam dyskusję i zapraszam na 5 minut przerwy. Kolejnym punktem, moim ulubionym, jest sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesji. Zapraszam Panie Burmistrzu do zabrania głosu. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, drodzy Radni Młodzieżowej Rady. Jeśli pozwolicie, samo sprawozdanie przedstawiłbym na siedząco, żeby móc manipulować, bo mi jednej ręki brakuje tymi kartkami. 87 pozycji obejmuje, więc żeby to było sprawnie, to dobrze, żebym mógł to poprzerzucać. Ja bym się jeszcze jednym zdaniem tylko wcześniej odniósł do tego tematu, który poruszała Pani Dyrektor GOPS-u, bo to jest bardzo ważne, co robicie i takie bardzo wyjątkowe, co zrobiliście. Zgadzam się z Panią Dyrektor, że część ludzi, część społeczeństwa i nie należy nikogo za to ganić. To jest jakby normalne, dobre i również pożądane. Jest to ludzie empatyczni, gotowi pomagać. Jednak właśnie, najlepiej pomaga się zwierzątkom w schronisku, małym dzieciom w domu dziecka. Trudniej pomaga się osobom, które niestety w ogólnej masie społeczeństwa wzbudzają politowanie, a nierzadko pogardę. I z naszego punktu widzenia często te osoby tak naprawdę same się o to proszą. Bo przecież my znamy nasze osoby bezdomne. Ja część z nich pamiętam jako naprawdę dobrze zapowiadających się, dobrze rokujących, czystych, zadbanych mężczyzn, kobiety. I co się nagle stało? Co się musi stać z człowiekiem, że nagle rzuca wszystko? I teraz to jest naprawdę ważne, żeby w tym człowieku nadal widzieć człowieka. Jest niezwykle cenne to wszystko, co się robi. Bardzo dobrze teraz pod kierownictwem Pani Dyrektor Moniki funkcjonuje Ośrodek Pomocy Społecznej, bo faktycznie dostrzega człowieka, ale to, co Państwo możecie najważniejsze, to, co Wy możecie najważniejsze zrobić, nie tylko w stosunku do osób bezdomnych, generalnie w stosunku do drugiego człowieka. To jest to, czego nam teraz generalnie w skali naszego kraju i narodu brakuje, okazać szacunek. Szacunek. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak ważnym dla takiej osoby bezdomnej jest to, że wy, widząc tego człowieka na ulicy, powiecie mu dzień dobry. Wy nie musicie nic więcej zrobić. Wy się nie macie z nim ściskać, bo on często wzbudza
nawet fizyczną odrazę. Wy się nie macie z nim przytulać. Ale takie zwykłe powiedzenie mu, nawet idąc w grupie znajomych, nawet jak dla tych znajomych to jest obciach. Powiedzieć mu dzień dobry. Nie zdajecie sobie sprawy, jak to jest ważne dla tego człowieka, że wy, młodzież, młodzież zdolna, młodzież rokująca, perspektywiczna, potraficie dostrzec w nim człowieka. To może sprawić, że ten człowiek naprawdę ponownie sam w siebie uwierzy. A kiedy on sam w siebie uwierzy, to jest ten pierwszy krok, który może pozwolić temu człowiekowi skorzystać z oferty Ośrodka Pomocy Społecznej. Bo jeżeli ktokolwiek z tych osób bezdomnych, które u nas przebywają, ich jest stale tak kilkanaście, tylko wyraża taką wolę, gmina i ośrodek płaci mu za wszystko. Za wszystko. Za leczenie, za pobyt w specjalistycznej placówce, pomaga mu się umyć, ubrać, zawozi go na miejsce, przywozi go. On musi tylko chcieć. A żeby on chciał, to on musi uwierzyć, że to ma sens. No to się zwykle bierze z poczucia beznadziei. Dlatego chciałem wam serdecznie pogratulować tej inicjatywy, bo zrobiliście rzecz wielką, że pokazaliście, że potraficie szukać człowieka w ludziach najbardziej potrzebujących. Tu jestem z was naprawdę szczerze dumny i będę to zawsze powtarzał, że jeżeli ktokolwiek próbuje mówić, że dzisiaj młodzież jest zła, to niech sobie popatrzy na was. Bo wy naprawdę udowadniacie kolejny raz i taką codzienną, życiową postawą, że młodzież nie jest zła i wierzcie mi, nawet jak sobie z tego nie zdajecie sprawy, nawet jak jeden jedyny z tych 20 ludzi, którzy chodzą, jeden jedyny podejmie próbę leczenia, ona może się nie zakończyć sukcesem, ale podejmie tą próbę, to być może, i miejcie tego świadomość, jest to pokłosie tego, że wy, młodzież, chociaż nie musieliście, podeszliście do niego. Chociaż nie musieliście, uwierzyliście w niego. To naprawdę ma duże znaczenie. Ale teraz już przechodząc do spraw bardziej przyziemnych. Co ciekawego działo się w okresie od ostatniej sesji Młodzieżowej Rady, czyli od 27 września. Nie będę przedstawiał wszystkiego, skupię się tylko i wyłącznie na zadaniach bezpośrednio dotyczących młodzieży. Zebrania wiejskie dotyczące funduszy sołeckich będę pomijał. Odbyły się targi edukacji i pracy w Andrychowie. To było realizowane w dniu 28 września. Bardzo ciekawe wydarzenie, mianowicie oficjalne spotkanie podsumowujące wielomiesięczne prace związane z utrzymaniem całodobowej opieki medycznej na terenie gminy Kęty. Odbyło się w Oświęcimiu. To jest bardzo ważne. Chcę, żebyście wy również jako młodzież o tym wiedzieli, choć niektóre okoliczne miejscowości takiej możliwości nie mają. Dzięki porozumieniu gminy, powiatu, szpitala powiatowego, wspólnym działaniu udało nam się utrzymać całodobowe dyżury pogotowia tutaj na terenie Kęt. Gdyby ktoś was pytał jako radnych, one będą nadal funkcjonować. 29 września Szkoła Języków Kawa zorganizowała ciekawe wydarzenie na chęckim rynku. Dotyczyło promowania nauki języków obcych z udziałem native speakerów szkoły. Małe zainteresowanie ludzi. Powiem szczerze, to tak wam to powiem. Było to dobrze nagłośnione. Było w internecie nagłośnione, było rozpropagowane plakatami. Garsteczka ludzi na rynek przyszła. Szkoda, bo to tak może troszkę podcina skrzydła, niemniej jednak bardzo się cieszę i jestem przekonany, że w następnych edycjach również zapału i zaangażowania szkole Kaba nie zabraknie. 30 września drugie ognisko integracyjne postaw na rodzinę to działanie również przy współpracy z GOPS-em.
1 października ciekawe spotkanie bardzo zorganizowano w szkole w Witkowicach. Też zaangażowani byli przedstawiciele Młodzieżowej Rady. Dotyczyło realizacji programu Bezpieczna Plus. Odbyło się to na boisku szkolnym w Witkowicach w postaci festynu rodzinnego. Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował swoją działalność 4 października. Dziękuję Prezydium Młodzieżowej Rady za uświetnienie swoją obecnością tego wydarzenia. 5 października uczestniczyliśmy wraz z kolegami z kierownictwa urzędu w otwarciu nowej galerii handlowej, która w Kętach znalazła swoją lokalizację. Również uczestniczyliśmy aktywnie 6 października w jubileuszu naszej najstarszej szkoły, czyli Dąbrowskiej. Bardzo silna reprezentacja, pani minister, pani kurator, pan starosta. No i jest co świętować. Muszę przyznać, że naprawdę i tutaj wyrazić słowa uznania w stosunku do władz powiatu oświęcimskiego, bo naprawdę szkoła nabrała nowego blasku, nie w tym dniu, ale w niedalekiej przyszłości od tego dnia odwiedziłem szkołę, pani dyrektor pokazała mi efekty prac. Naprawdę szkoła wygląda dobrze, przyjaźnie i trzeba pochwalić, że na terenie Kent samorząd powiatowy takie prace wykonał. Odbył się szereg spotkań związanych z szlakiem sakralnym w Kęty-Turzowka. Między innymi gościliśmy tu delegację naszych sąsiadów. To w ramach tego projektu finansowanego przez Euroregion Beskidy udało nam się wyremontować kilka kapliczek na terenie gminy. To taki innowacyjny projekt, jakby kiedyś nam się to mogło do czegoś przydać, bo nie spotkałem się w żadnej innej gminie z tym, żeby ktoś wpadł na pomysł, żeby remontować kapliczki. I to jeszcze robić to z udziałem pieniędzy zewnętrznych. Nam się to udało dzięki tutaj pracy pani dyrektor Baczyńskiej Śleziak i jej pracy. 8 października Bielany gościły zlot młodzieżowych drużyn pożarniczych. Chciałem podziękować panu dyrektorowi Mędrzakowi, który jest na sali, za to, że już nie po raz pierwszy swoją otwartością, ale i profesjonalizmem pomógł zorganizować duże wydarzenie. Z rzeczy, które jeszcze powinny zainteresować młodzież. No tą starszą młodzież może zainteresować, że odebraliśmy po remoncie budynek Domu Ludowego w Malcu. Jak będziecie szukali zrobić mnie jakieś ciekawe imprezy, tylko bez demolki, to będziecie mogli skorzystać z tej sali naprawdę poza parkietem, którego jeszcze się wstydzę. Niczego więcej w tej sali wstydzić się już nie musimy. Nabrała nowego wyglądu, jest odświeżona i można spokojnie przymierzyć się do organizacji tam ciekawych imprez. Odbyły się spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a także szereg ślubowań klas pierwszych, to we wszystkich szkołach, a także zorganizowane przez nas w Domu Kultury. Gminne manewry medyczne po raz pierwszy odbyły się na Podlesiu. Tutaj organizowała Ochotnicza Straż Pożarna, czego serdecznie gratuluję. Jubileusz 250-lecia kanalizacji świętego Jana z Kent miał miejsce 15 października. Ten jubileusz się przewija, ponieważ kilka wydarzeń pod jego auspicjami miało miejsce. Dziękuję również młodzieży, Młodzieżowej Radzie za udział w tym spotkaniu. Odbyły się spotkania z mieszkańcami dotyczące montażu odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych, w domach naszych mieszkańców. To odbyło się na sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach. Cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dziękuję serdecznie Młodzieżowej Radzie za udział w Festiwalu Twórczości Religijnej Psali Tedeo, a także za dużą pomoc przy przyjęciu delegacji zagranicznych, które nas odwiedziły. Mieliśmy Węgrów, Słowaków, Belgów. Między innymi miało miejsce podpisanie oficjalnej umowy współpracy między naszymi Kętami, a gminą Kurzer w Belgii. Nie ukrywam, że tak rozmawiałem z panią burmistrz Kurzer, że taką kluczową nitką tej współpracy, tego porozumienia powinna być młodzież. Chciałbym, żeby Młodzieżowa Rada również w jakiś wymierny sposób odczuła nawiązaną przez nas współpracę. 35 lat skończył klub Tempo, lekkoatletyczny klub Tempo Kęty. Miałem przyjemność uczestniczyć w gali jubileuszowej.
Bardzo ładne wydarzenie miało miejsce w Łękach, jubileusz 150-lecia szkoły. No tutaj mamy osoby, które w tym wydarzeniu uczestniczyły, nawet dość aktywnie. Serdecznie gratuluję, to najstarsza szkoła w okolicy i cieszę się, że w taki godny sposób obeszła swój jubileusz. Dziękuję również przedstawicielom Młodzieżowej Rady Miejskiej za udział w inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetu I wieku. Odbyło się to w Krakowie. To jest w zasadzie pierwsze tego typu działanie na terenie naszej gminy. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Jestem przekonany, że zarażanie bardzo młodych, bo wy jesteście młodzi, a w tym Uniwersytecie I wieku biorą udział bardzo młodzi uczniowie z naszej gminy, zaprocentuje tym, że część tych osób przynajmniej będzie w sposób świadomy, otwarty myśleć o tym, że swoją przyszłość może wiązać ze studiami na przykład w królewskim stołecznym mieście Krakowie. Kolejna uroczystość dotycząca festiwalu Psalitedeo i Jarmarku Świętojańskiego, wydarzenia w kościele parafialnym w Kętach na Kęckim Rynku. Bardzo dziękuję tutaj też za waszą obecność. Dziękuję za włączenie się w działanie happeningu, działanie polegające na organizacji happeningu No Promil, No Problem. Licznie młodzież zademonstrowała i zamanifestowała swoją jedność, swoją siłę i swoją determinację w walce z uzależnieniami, do jakich należy bezsprzecznie alkohol. Kolejny raz w roli głównej pojawiają nam się, i tutaj przy tej akcji No Promil, No Problem, też mamy na sali pana dyrektora Blachurę, który bardzo mocno był zaangażowany. Dziękuję za to, panie dyrektorze. Bez pańskiego zaangażowania to by się pewnie nie udało. Dziękuję również kolejnemu z opiekunów, który jest tu obecny, mianowicie panu Michałowi, niezastąpionemu naszemu multijęzykowemu nauczycielowi z Witkowic i nie tylko, za włączenie się w organizację spotkania również w ramach Bezpiecznej Plus z młodzieżą z czeskich Palkowic, a także z Bujakowa. Szkoła w Witkowicach jest takim pięknym przykładem takiej mądrej, konsekwentnej pracy, gdzie duże zaangażowanie wszystkich, począwszy od pani dyrektor, przez wszystkich nauczycieli, pracowników, młodzież, naprawdę pozwala robić rzeczy wyjątkowe na skalę gminy, ale i na skalę powiatu. Dlatego tutaj również proszę o przekazanie pani dyrektor podziękowań również za to, że potrafi w tak mądry sposób, mając jedno źródło finansowania, zrobić przy okazji 5 dobrych rzeczy. Szanowni Państwo, bardzo ważne wydarzenie, jakie miało miejsce, to druga rocznica powstania Domu Senior Wigor w Kętach. Powstanie Domu Senior Wigor uważam za jeden z największych sukcesów tej kadencji i moich osobistych, jakie mam, będąc w urzędzie. Kto tam był, a myślę, że wszyscy byliście chociaż raz, to wie, jak pięknie ta placówka funkcjonuje. Również 31 października miałem przyjemność uczestniczyć w ciekawym wydarzeniu w godzinach wieczornych w Łękach, gdzie zorganizowano wernisaż prac, które powstały w ramach warsztatów tam realizowanych. Wspólne działanie biblioteki i świetlicy młodzieżowej. To też jest taki dowód, to z kolei w Łękach muszę głośno pochwalić, że tam jest prawdziwa wspólnota. Tam te organizacje wszystkie nie rywalizują ze sobą, tylko ich przedstawiciele, biblioteka, świetlica młodzieżowa, ochotnicza straż pożarna, potrafili usiąść i przygotować dla stosunkowo mało licznej, ale bardzo prężnej populacji mieszkańców tego sołectwa wspólne działania, wspólne wydarzenia. Okolice 11 listopada to szereg spotkań związanych z odzyskaniem niepodległości. Dziękuję tutaj za udział w tym wydarzeniu. 12 listopada to Festiwal Kultury Harcerskiej, który odbył się w Domu Kultury. Spotkaliśmy się również ze strażakami 14 listopada, gdzie wspólnie z panem wicestarostą, z panem Jurzakiem
panem brygadierem Jureckim, zastępcą szefa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. Uczestniczyliśmy w przekazaniu sprzętu dla naszych strażaków, który solidarnie finansowany przez samorząd województwa, samorząd powiatu i gminy zasila jednostki. Między innymi nowe samochody, które stoją w tym momencie w strażackich garażach i oby jak najrzadziej musiały wyjeżdżać, ale również sporo sprzętu ratowniczego, medycznego, hydraulicznego. Regularnie trafia do strażaków i dzięki temu poprawia poczucie naszego bezpieczeństwa. Odbyły się zawody ochotniczych chówców pracy w udzielaniu pierwszej pomocy 15 listopada. Mówię o tym dlatego, że już drugi raz zawody na szczeblu wojewódzkim OHP odbyły się w Kętach. Nie w Krakowie, nie w Tarnowie, nie w Nowym Sączu, nie w Oświęcimiu, a w mieście Kęty. Traktuję to jako docenienie potencjału naszego miasta, jak również docenienie tego, jak wielu ratowników, ochotników jest tutaj na terenie Kęt i są gotowi służyć pomocą. Uczestniczyliśmy wraz z panią sekretarz w konferencji dotyczącej budżetów obywatelskich, czyli jak tak naprawdę dzisiaj wygląda ich sytuacja i czego po budżetach obywatelskich możemy się spodziewać dalej. No cieszy fakt, bo jak tak przeglądaliśmy, byli z różnych miast mniejszych, trochę większych i takich dużo większych niż Kęty. Jakoś dziwnym trafem w większości ich statutów są takie same zapisy jak w naszym. No i byli zadowoleni z siebie do momentu, aż mi nie udzielono głosu, bo ja im to wyjaśniłem, dlaczego tak jest. Bo to wszystko nasza pani sekretarz wymyśliła, a oni to tylko przepisali. Przyjęli to, powiem wam szczerze, nawet z pokorą. W związku z powyższym trzeba przyznać, że akurat w tematyce budżetów obywatelskich mamy w Kętach wybitnego specjalistę i żeby była jasność, nie jestem nim ja. Szanowni Państwo, z ciekawych wydarzeń, które jeszcze tutaj są, o których chciałbym wspomnieć, które dotyczą także młodzieży, tu mamy sprawy senioralne, bardzo ciekawa konferencja zorganizowana właśnie przez Ochotniczą Straż Pożarną 25-26 listopada. Konferencja poświęcona tematyce ratowania strażaków w działaniach bojowych. Mało kto o tym mówi, ale niezwykle ważnym jest to, żeby ratownicy, strażacy ratownicy, którzy wchodzą ratować ludzkie życie, również wiedzieli, jak się zachować wobec zagrożenia życia ich partnerów. Bardzo ciekawa tematyka. Z pozoru być może wydawać się prosta, natomiast kiedy człowiek troszeczkę tego posłuchał, naprawdę warto i cieszę się, że właśnie w Kętach przy pełnej sali w Domu Kultury strażaków tak z Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i ze Straży Zawodowej z całej Polski tak naprawdę. Pierwszy dzień to była teoria tutaj w Kętach, w Domu Kultury. Drugi dzień to była praktyka na poligonie, który nasza straż ma w Grójcu. Tu więcej było psychologii tak naprawdę niż straży, czy już typowo bojówki. Natomiast naprawdę bardzo cenna konferencja, za którą dziękuję naszej straży. Memoriał podnoszenia ciężarów im. Franciszka Miki 25 listopada, zebranie LKS Zgoda w Malcu, a także spotkanie z seniorami w Nowej Wsi, na którym uczestniczył mój zastępca, pan Rafał Ficoń. To znaczy w telegraficznym skrócie. To dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy są pytania lub uwagi do sprawozdania? W takim razie stwierdzam, że Rada zapoznała się ze sprawozdaniem burmistrza z działalności. Interpelacje. Odpowiedź na interpelacje i pytania radnych. Proszę pana burmistrza, wyznaczone osoby, o udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania. Dziękuję uprzejmie. W zasadzie trzy pytania i wszystkie trzy tutaj w tym gronie raczej do mnie. Przystanek autobusowy na Podlesiu. To już Podlesiec, prawda? Na mostem to już Podlesie. Czy można go posadowić? Kilka aspektów sprawy. Droga jest drogą powiatową. W związku z powyższym, jeżeli takowy przystanek miałby zostać postawiony, to musiałaby być oczywiście decyzja władz powiatu.
Na przystanek składa się, na trudność z jego postawieniem składa się to, że trzeba by go było kupić, a on trochę kosztuje. Ale to jak gdyby jest problem mniejszy. Jeżeli padnie decyzja, że taki przystanek ma zostać kupiony, to można go kupić i to jest jak gdyby do przeskoczenia. Problemem drugim jest to, czy on się tam fizycznie zmieści. To znaczy, nie wolno nam inwestować na gruntach, które nie są gruntami publicznymi. Natomiast nie wolno nam posadowić przystanku, wiaty przystankowej w taki sposób, który naruszałby, wchodziłby w kolizję z jakimikolwiek innymi przepisami, czyli na przykład blokował 1,5 metra chodnika, narażał pieszych na zagrożenie. Natomiast oczywiście przyjmiemy to. Ja to przekażę wydziałowi naszemu inwestycyjnemu do analizy. I jeżeli faktycznie potwierdzi się pierwsza techniczna możliwość, to wtedy przystąpimy do takiej analizy, czy tamten przystanek będzie miał komu służyć. No jeżeli tutaj pani radna Wiktoria twierdzi, że tak jest, to ja nie mam podstaw twierdzić, że jest inaczej. Bardzo rzadko się w tamtych rejonach świata znajduje ostatnio bez samochodu. Natomiast jeżeli faktycznie jest taka potrzeba, przyjrzymy się, ale najpierw sprawdzimy, czy my go tam technicznie w ogóle damy radę posadowić. I tym byśmy się zajęli. Droga Wojewódzka 948, bardzo ciekawy temat. Powiem szczerze, nawet dzisiaj wiceburmistrz Śliwa dość długą rozmowę z panią, która reprezentuje tutaj Zarząd Dróg Wojewódzkich, odbył. To jest bardzo ciekawa inwestycja za 18 milionów złotych. Większość z tego jest na naszej gminie, a 85% z tego jest Unii Europejskiej. To jest powód niezadowolenia części środowisk naszego województwa, zwłaszcza z pozostałej jego części, że tak duża inwestycja jest w powiecie oświęcimskim i w Kętach, no ale na szczęście jest. Nie sądziłem nawet, że przed zimą, bo tak było według planu, że przed zimą zostanie położona pierwsza część nakładki asfaltowej, żeby uwolnić kierowców od tego uciążliwego jeżdżenia po tych muldach, które powstały na skutek przeprowadzenia odwodnienia. Natomiast ta nakładka będzie. Już teraz będzie kładziona i przed świętami mniej więcej do wysokości ulicy Maleckiej będzie już, to będzie, będą dwie te warstwy podkładowe, nie będzie jeszcze warstwy ścieralnej, natomiast będzie to doprowadzone do stanu używalności. Powstaną ronda w ciągu tej drogi w Bielanach, w Nowej Wsi oraz w stołectwie Łęki przy skręcie w stronę mostu na Brzeszcze Jawiszowice. Natomiast taką kluczową sprawą, którą myśmy najbardziej tutaj, nie wiem jak cenzuralnym słowem tutaj zastąpić słowo, które ciśnie mi się na usta, ale o którą zwracaliśmy uwagę, że jak jej nie będzie, to będziemy niezadowoleni, był nie tyle chodnik, co ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż tej drogi. Ja to mówię w kampanii wyborczej przed wyborami, to kpiną nie było końca, że z populizmem to już troszeczkę nawet jak na mnie przesadziłem. A ja mówiłem od początku, za dużo osób tam jeździ. Cała młodzież, która się przemieszcza często rowerami w kierunku szkół na terenie Kent, ośrodka sportu i rekreacji, w kierunku domu kultury, masa ludzi, którzy do pracy jeżdżą właśnie w kierunku grupy Kenty i innych dużych pracodawców z sołectw na teren naszego miasta. Pierwotnie tej ścieżki nie było w planach. Natomiast udało nam się ją wywalczyć. Od ronda w Kętach, ronda, które jest posadowione w ciągu ulicy Mickiewicza, do Łęk, do miejscowości Łęki, będzie lewostronnie, czyli stroną zachodnią, lewostronnie w kierunku Oświęcimia, ciąg pieszo-rowerowy. I to docelowo będzie wykonane w ramach tego zadania. I to uważam, że to jest naprawdę krok bardzo duży w rozwoju naszej gminy. To jest drogie zadanie. W większości finansują go środki unijne, natomiast my też z gminy dokładamy. Ale uważam, że umożliwienie, ta droga będzie minimalnie poszerzona, co się w tym momencie dzieje, i będzie ten ciąg pieszo-rowerowy. Uważam, że umożliwienie rowerzystom zejścia z pasa ruchu i poruszania się bezpieczną ścieżką jest niezwykle tu ważna i potrzebna. Także tak jest, to będzie zrobione. I trzecie pytanie dotyczyło kamienicy Rynek 13. Kolejna z moich flagowych obietnic wyborczych uznawana za nierealną.
droga młodzieżowa Rado. Jakieś 4,5 miliona będzie kosztowała rewitalizacja kamienicy Rynek 13. Złożyliśmy wniosek aplikacyjny do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach programu rewitalizacji naszego miasta. W zasadzie są cztery etapy oceny takich wniosków aplikacyjnych. To jest ocena formalna, którą przeszliśmy. Ocena merytoryczna, czyli co do poprawności przygotowania dokumentacji przeszliśmy. Ocena merytoryczna co do zasadności wykonania danego zadania przeszliśmy. I jesteśmy w ostatniej fazie, no bo to już potem to już jest tylko poprawki do pisania umowy. Oceny, czyli ocenie finansowej. W dniu wczorajszym pani dyrektor Baczyńska odbyliśmy takie ostatnie spotkanie dotyczące stricte już tam spraw rozliczenia dotyczących kwalifikowalności podatku VAT. Złożyliśmy poprawki. Oczywiście nie ma jeszcze wyników oceny tego projektu, natomiast ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której my byśmy tych środków nie dostali. Popracowaliśmy nad tym wnioskiem bardzo ciężko, przygotowaliśmy go naprawdę bardzo dobrze i jestem przekonany, że już niebawem będziemy mogli ruszyć z pracami i tą kamienicę zrobimy. Przy okazji uspokoję co do kolejnego zadania, mianowicie do budowy kortów. Korty będą wybudowane. Przetarg, który się odbył, nie satysfakcjonowało nas to, co znalazło się w ofertach, które otrzymaliśmy. Mamy dofinansowanie na to zadanie, ponad 1 000 000 zł mamy dofinansowania i zaraz na wiosnę będziemy rozstrzygać kolejny przetarg. Jesteśmy przekonani, że wykonawca się znajdzie. No i takie jeszcze jedno najbardziej świeże, bo jak już tak jesteśmy wokół pieniędzy unijnych, działanie. Pamiętacie Państwo awanturę taką w internecie o tak zwany stary targ, czyli przy Kazimierza Wielkiego, że tam burmistrz nie wiadomo jakie ma głupie pomysły. Mówiłem, że to są rozwiązania tymczasowe, bo chcemy tam zrobić kompleksowe rozwiązanie, umożliwić handlowanie, tam nie będzie likwidacji handlu, ale w warunkach kulturalnych. Ja nie będę mówił, co ja wiem z monitoringu, co się dzieje na tych grzybkach, które tam są, ale nie mam ochoty jeść jedzenia, które jest z tych grzybków sprzedawane, bo mam wgląd do monitoringu, co tam się wyczynia w godzinach wieczornych. Oczywiście one potem są myte, wiadomo, ale to urąga standardom XXI wieku. Dlatego większość handlujących z nich nie korzysta. Tam jest infrastruktura do handlowania, handlujący handlują albo z własnych pomostów, albo z własnych samochodów. Będą tam piękne, nowe stanowiska, takie budki przygotowane do handlu, będą miejsca parkingowe, będzie to elegancko zrobione. Na jutro zwołaliśmy sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej, żeby przyjąć zmiany w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej, bo ponad 550 tysięcy złotych na ten cel dostaniemy ze środków unijnych. Także to się nam też udało jakimś dziwnym trafem dostać, więc będzie to kolejne zadanie poprawiające tą infrastrukturę w obszarze Starego Miasta. Pojawiła się nowa elewacja urzędu, co już widać. Przed nami pewne prace w muzeum. Naprawdę zaczyna nam to centrum miasta pięknieć, przynajmniej w zakresie obiektów komunalnych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Następnym punktem są wolne wnioski i informacje. Do dnia 6 października Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach przeprowadzili zbiórkę przyborów szkolnych i materiałów edukacyjnych, które zostały przekazane do polskich szkół na Litwie i Ukrainie. 11 listopada Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej reprezentowali szkoły, do których uczęszczają, podczas obchodów Święta Niepodległości. Obecnie cały czas trwają przygotowania do Gminnego Dnia Seniora, który odbędzie się w dniu 8 grudnia na sali OSP w Kętach. Grupa Niezależnych Artystów z Kęt, w skład której wchodzą również niektórzy radni, uświetni swoim występem to spotkanie. Trwa zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt w Oświęcimiu, która jest przeprowadzana przez radnych w poszczególnych szkołach. Osoby chętne prosimy do przyłączenia się do akcji. Jednocześnie informuję, że zaczynamy pracę nad nowym projektem dotyczącym zdrowego trybu życia w gminie Kęty. W ramach projektu od lutego 2017 roku do czerwca w szkołach odbędą się prelekcje z dietetykiem Justyną Ostros.
Prelekcja będzie również dla Rady Seniorów, Rady Miejskiej oraz dla mieszkańców naszej gminy. A od czerwca do września odbędą się treningi plenerowe z trenerami personalnymi. Jednym z trenerów będę ja, a resztę trenerów musimy jeszcze znaleźć. Zachęcam radnych do włączenia się w przygotowania do akcji. Zaczynamy również pracę nad projektem Samoobrona dla kobiet w gminie Kęty. Więcej szczegółów już wkrótce. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 6. sesję 2. kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach. Dziękuję wszystkim za obecność i proszę radnych o pozostanie na sali.